Dzień dobry, Adrian Szary, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Ludzie, Pasje, Sukcesy. Dzisiaj w internetowym studiu internetowej telewizji Obiektywnie TV nasz gość Julita Ziółek. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Przypomnę Państwu, że nasz program realizuje niezawodny Adam Dziedzic. Julito, jesteś dietetykiem mentalnym, rozwijmy ten tytuł, ten skrót. Tak, jestem dietetykiem mentalnym, a w zasadzie dietetykiem, bo dietetyk mentalny, takie słownictwo nie do końca istnieje. Natomiast tak mówię o sobie z racji tego, że patrzę na dietę pod kątem bardziej głowy niż rzeczywiście tego, co się je i jak się je, a raczej tego, w jaki sposób myślimy o sobie, w jaki sposób myślimy na temat jedzenia, które spożywamy oraz aktywności fizycznej. Jakby tak podchodzę do tego tematu bardzo holistycznie i najbardziej skupiam się na osobie, na tym, co ona myśli o sobie, co ona myśli o innych i w jaki sposób ona również traktuje jedzenie, w jaki sposób traktowała to jedzenie i podejście ogólnie do odżywiania, kiedy była dzieckiem, jak do tego podchodzili tej osoby rodzice i tak dalej, jakby od tego wątku gdzieś tam się zaczynamy skupiać na tym, w jaki sposób pomóc takiej osobie nawrócić się, jeśli chodzi o odżywianie, bo jak wiemy w naszych czasach drobne grzeszki przy odżywianiu drobne grzeszki się nie są pojawiają. Złe. Drobne grzeszki nie są złe, nawet większe nie są złe, jeżeli nie mamy wyrzutów sumienia na ten temat. Bo to jest najważniejsze. Jeżeli mamy wyrzuty sumienia, no to trzeba się głęboko zastanowić, już jakiś tam delikatny problem jest. No właśnie, a jak, Julitko, dobrze myśleć o sobie, bo wbrew pozorom nie jest to wcale takie łatwe. Rozmawialiśmy chwilę przed programem, prawda, że stajemy przed lustrem i nie wiem, jestem za niski, za gruby, no nie wiem, źle wyglądam, źle się ubrałem. Jak zmienić to myślenie na swój temat? Bo myślę, że wiele osób, nie tylko chyba kobiety, ale mężczyźni również mają z tym problem, prawda? Myślę, że prawie każdy ma z tym problem z racji tego, że my od dziecka, kiedy jesteśmy tacy mali, chłoniemy jak gąbka wszystko, co dorośli nam mówią. Czy to rodzice, starsze rodzeństwo, nauczyciele. Mówią do nas pewne jakieś tam zdania i często są to zdania nie do końca pozytywne. Rzadko raczej słyszy się, kiedy jest się dzieckiem, że coś się dobrze zrobiło, tylko bardziej możesz to zrobić lepiej. Czyli już jakby jest trochę negatywne, tak? Wszystko, czyli na przykład jesteś brudna, jesteś źle uczesana, czy przyniosłaś czwórka, czemu nie piątkę? I jakby to wszystko gdzieś tam z biegiem później... Ten słynny później... tekst, wszyscy dostali trójki, prawda? Nie interesują mnie wszyscy, interesujesz mnie to, ty, co dokładnie. Ty dostałeś. I jakby to wszystko, co my słuchamy, kiedy jesteśmy dziećmi, ma ogromny wpływ na to, kim jesteśmy później, jakimi my jesteśmy dorosłymi ludźmi. Czy będziemy pewni siebie i z podniesioną głową będziemy szli przez życie, czy właśnie na odwrót, będziemy lękliwi, będziemy się bać zmieniać otoczenie, o pracę. O niskim poczuciu wartości. Dokładnie. Prawda, I na przykład właśnie osoby, które mają to niskie poczucie własnej wartości, ponieważ jakby zależne jest to od tego, w jaki sposób podchodzili do tej osoby rodzice i tak dalej. No wiadomo, teraz myślę, społeczeństwo jest trochę bardziej świadome, ale nie zawsze tak było. Wiadomo, kary, bicia kiedyś, więc to naprawdę obniża mocno poczucie własnej wartości. Sama gdzieś tam pochodzę z rodziny takiej, no mój ojciec był alkoholikiem, więc gdzieś tam też przez to przeszłam, więc jakby to, że jestem dietetykiem mentalnym, że zajmuję się właśnie tym, że staram się pomagać ludziom, głównie kobietom, bez obrazy dla mężczyzn, jakby jest to bardziej mi bliski temat, to straciłam wątek. No, mówiłaś o tym, o tej zmianie myślenia. Kilka rzeczy prawda? Naraz tak. Chcę mówić i po prostu nagle tracę wątek. Tak, wiele pasji, masz wiele zainteresowań, wiele tak, chcemy dokładnie. Poruszyć, ale mówiłaś o tej zmianie myślenia właśnie na swój temat. W każdym razie, kiedy właśnie, kiedy taka osoba ma niskie poczucie własnej wartości, wstaje rano, idzie do tego lustra, patrzy na siebie, ale brzydko wyglądam, o Jezus Maria,
ale beznadziejny dzień. To mi nie wyszło, tamto mi nie wyszło, to mi spadło, ale jestem beznadziejna. Jezus Maria, ja nie wiem, co ze sobą zrobić. I tak naprawdę to są cały czas myśli, czyli afirmacje, to, co powtarzamy sobie w ciągu dnia. Jeżeli na przykład mamy, wstajemy przysłowiowo na lewej nodze i idziemy sobie gdzieś dalej, więc my już mamy założenie, że kiedy wstaje się lewą nogą, no tak, to dzień to nam będzie się zły. Dzień nie uda. A prawda jest taka, że właśnie te założenia się manifestują, czyli realizują w naszej rzeczywistości. Czyli jeżeli będziemy mówić, że coś jest nie tak, no to jakby, ja się śmieję, trochę mówię o tym jako dżin. Kiedy pocieramy i mówimy do dżina, co chcemy, no to on nam daje to jako życzenie, które chcieliśmy. Więc jeżeli mówimy, ale mam beznadziejny dzień, znowu będzie beznadziejnie, no to jest takie trochę od dżina, proszę, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, więc jak ma być inaczej? A później dziwimy się, dlaczego tak jest, to koło się zapętla. Z drugiej zaś strony, jeżeli wstajemy, i to nawet nie jest tak, wiadomo, no i kiedy rodzice nas wychowują, ma to gigantyczny wpływ, w zasadzie największy. Natomiast my w dorosłym życiu sami możemy już decydować, więc też możemy zmieniać te myśli. To też nie jest tak, że jeżeli kogoś wychowali, nie wiem, rodzice patologiczni i tam było po prostu rzeczywiście tortury, to też nie skreśla takiej osoby, że już koniec. No tak, no, już, że ta osoba już się nie poradzi. Idź już się rzuć z mostu, bo już nic więcej w życiu nie zrobisz. Absolutnie nie. Sama jakby z doświadczenia przeszłam tą drogę. I naprawdę można te myśli zmieniać i im bardziej będziemy się łapać na tym, im bardziej będziemy uważni, co myślimy i będziemy zmieniać te myśli, tym bardziej te myśli będą jakby mniej nam przeszkadzać. Czyli te negatywne. Czyli zmień swoje myślenie, zmień swój język, a i zobacz, swoje zobacz życie, ilu tak? cudownych ludzi tego świata o tym mówiło, prawda? A jednak się nie do końca wierzy. Nawet w Biblii jest. Najpierw było słowo, a słowo ciałem się stało. Słowo jest najważniejsze, niestety dalej mało osób wierzy w to, ale już widzę, że coraz więcej. Poruszyłaś trudne tematy i tutaj przed spotkaniem też zapytałem, czy możemy na wizję poruszyć. Wspomniałaś o DDA, ale wiem też, że zmagałaś się z bulimią, tak. Prawda? Jeśli możesz, to podziel się takim swoim doświadczeniem. Nie dla sensacji o to pytam, ale być może ktoś, kto nas ogląda też, prawda, boryka się z jakimiś zaburzeniami żywienia, czy anoreksją, czy bulimią. Ty przepracowałaś, to wyszłaś z tego. Postaram się w paru zdaniach, no właśnie, albo tak. Może parunastu, bo tak naprawdę chyba musielibyśmy tutaj spędzić cały Boży dzień. No tak, nasz program ma limit czasowy. Dokładnie. Ale spróbujmy. No właśnie, tak jak wspomniałam, że to, w jaki sposób wychowali nas dorośli, bo tu nie chodzi tylko o naszych rodziców, bo nasi rodzice mogli być wspaniałymi ludźmi. Moja mama jest cudowna, jest to anioł. Natomiast dalej gdzieś tam przez życie idziemy i różne słowa słuchamy. I w momencie, kiedy na przykład, bo ogólnie bulimia, anoreksja i wszystkie zaburzenia odżywiania, ja to trochę porównuję, nie wrzucam może tego do jednego wora, ale do wora obok, do alkoholu, do narkotyków i tak dalej, bo to są po prostu zaburzenia. Gdzieś tam na pewnym etapie naszego życia coś poszło nie tak, coś zostało zaburzone. I właśnie najbardziej, ale to najbardziej chodzi o to, jakie mamy poczucie własnej wartości, bo jeżeli mamy niskie poczucie własnej wartości, no to będziemy sięgać po coś, co pozwoli nam chociaż na chwilę poczuć się lepiej. No i oczywiście, no, jeśli chodzi o bulimię, no to tutaj nie ma co myśleć, no co może się, jak mogę poczuć się lepiej, kiedy jem i za chwilę wiadomo, co robię. Natomiast często... Jest to zajadanie też trochę stresu pewnie, zajadanie tych wszystkich problemów. Tak, i kiedy ja doszłam do tego już oczywiście w dorosłym życiu, w zasadzie skrajnie niedawno, to jakby zrozumiałam, że w momencie, kiedy ja byłam tym dzieckiem, kiedy rodzice się kłócili, kiedy właśnie mój ojciec przychodził pijany do domu i tak dalej, ja zajadałam, ja jadłam jak najwięcej. To były też czasy, kiedy tak nie było. Nieważne, ile mam lat, powiedzmy 17 plus VAT, ale wtedy tak nie było, więc w momencie, kiedy nagle, nie wiem, moja mama przyniosła jakieś fajniejsze rzeczy, albo na Mikołaja dostawało się paczki, no to jakby nie było tego pohamowania. I ja czułam się bardzo bezpiecznie, kiedy jadłam. I w momencie jakby w dorosłym życiu to się odpaliło. To się odpaliło, jak miałam 18 lat. To się po prostu odpaliło, niby późno, bo często gdzieś tam zaburzenia odżywiania towarzyszą dzieciom. Tak, pojawiają się wcześniej. Te zaburzenia odżywiania, one cały czas były we mnie.
tylko nie do takiego stopnia. I właśnie często ludzie mylą bulimię, anoreksję, uważają, że to jest problem, ale jeżeli ktoś nie wymiotuje, jeżeli ktoś nie wiem, nie jest wychudzony jak patyk, to znaczy, że jest osobą zdrową. Natomiast w momencie, kiedy głównie kobiety, ale nie tylko kobiety, tak? Jeżeli mamy wyrzuty sumienia, jeżeli pokłóciliśmy się z mężem, czy jesteśmy młodą dziewczyną i nie czy wiem, z rodzicem, cokolwiek. Zmiana pracy, szef na nas nakrzyczał i tak dalej. I idziemy do domu i sięgamy po czekoladę czy po chipsy, to są zaburzenia odżywiania. I ludzie sobie nie zdają sprawy, że to już jest problem, że tutaj już trzeba zobaczyć, dlaczego sięgasz po to jedzenie, kiedy jesteś zestresowany czy zestresowana. To samo jest z alkoholem, to samo jest z papierosami. No to, tak, jest, to są to zaburzenia. Ten sam mechanizm, prawda? Ja kiedyś paliłam papierosy i jak zaszłam w pierwszą ciążę, od razu stwierdziłam, że ja nie będę palić, bo ja po prostu chciałam być wolna od różnych takich substancji czy jakichkolwiek zewnętrznych rzeczy, które powodują, że ja muszę po to sięgać. No właśnie, a jak sobie, Julitko, poradziłaś i z bulimią, i z nałogami, papierosami? Też piłam dosyć alkohol w Wielkiej Brytanii, kiedy byłam, bo to wszystko się tak jakby nałożyło i nie radziłam sobie po prostu w każdej dziedzinie. I nagle odcięłaś to wszystko, jak to zrobiłaś? To nie było nagle. Z jednej strony tak, to było nagle. To było dokładnie 5 lat temu w maju, w połowie maja. 5 lat temu zaczęłam zmieniać swoje myśli. Po prostu w głowie... To dzisiaj rocznica mała mniej w naszym więcej programie. Rocznica. No właśnie. Także mniej więcej... Także na rocznicę cię zaprosiliśmy. No widzisz, idealnie. Mniej więcej 5 lat temu właśnie zaczęłam zmieniać to myślenie i tak, to przyszło z dnia na dzień, bo teraz jak o tym myślę, to ja w ogóle nie przypominam sobie, nie potrafię sobie nawet skojarzyć, że ja byłam tą osobą. Więc dużo też jakby staram się przypominać rzeczy, bo wiele po prostu gdzieś tam po prostu się nie pamięta, bo to było tak dawno i nagle taki skok z jednego, z punktu A do gdzieś tam Z. Takie mam wrażenie, bo to niby tylko 5 lat, a z drugiej strony... Jesteś innym człowiekiem. Zupełnie jest, innym, prawda? Człowiekiem. I 5 lat i trochę temu byłam zagubiona po kokardę, ale miałam takie myśli, nie chcę tak, nie chcę pracować na etacie, chcę coś w życiu osiągnąć, jak to zrobić? Patrzyłam na ludzi sukcesu, na różnych, przeróżnych, po prostu, tak? I tak się zastanawiałam, to nie może tak być, że jeżeli ktoś urodzi się już w takiej rodzinie, jakiej na przykład mamę mam cudowną, tak jak wspomniałam, tata nie za bardzo, świętej pamięci, to nie może tak być, że już te osoby są skazane. No dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? I tak patrzyłam na tych ludzi, i trochę z zazdrością, trochę z podziwem. No właśnie, ja przerwę ci, przepraszam, bo nasz tytuł programu Ludzie, pasje, sukcesu, sukcesy. Dzisiaj uważasz się za kobietę sukcesu? Tak. Po tych 5 latach przepracowania pewnych uważam spraw? Się za kobietę sukcesu głównie na, jakby zmieniłam fundament, czyli moje myśli. Czyli to, co myślę o sobie. Do sukcesów, do których dążę, to jeszcze jest jakaś droga przepiękna, po prostu jestem przeszczęśliwa każdym dniem, który jest. Natomiast tak, jestem kobietą sukcesu, ponieważ odzyskałam swoje życie, moje. Nie to życie, które większość kobiet, znowu będę odnośnie kobiet, no bo my jakby drastycznie zmieniamy to życie. Kiedy nagle przychodzi, nie wiem, jakąś tam karierę w Wielkiej Brytanii miałam, byłam jednym z lepszych menadżerów w restauracji, chciałam otwierać swoją restaurację i tak dalej, no i zaszłam w ciążę, więc jakby to się wszystko gdzieś tam, no my mamy troszkę pod górkę, no nie oszukujmy się, jakby mężczyznom się aż tak bardzo drastycznie nie zmienia kobietom jak najbardziej. Jasne. No i właśnie, no i te kobiety nie żyją własnym życiem, te kobiety tak kłamią, ja sama nosiłam te maski na wiele okazji, tak, szczęśliwa koleżanka, szczęśliwa mama, nieprawda. Zazwyczaj jest tak, że kiedy jesteśmy sami ze sobą, to ściągamy te maski. No i wtedy zaczyna się ten horror, ten koszmar. To już Jonasz Kofta pisał, nie jesteśmy tacy, jacy w lustrze się widzimy. No ale żeby podsumować taką jedną radę dla osób, które właśnie się borykają z anoreksją, bulimią, co, zmienić ten fundament, zmienić myślenie tak, na swój tak, temat? Tak, to jest najważniejsze i żadna dieta nie pomoże. Ja zanim zostałam dietetykiem, to ja miałam wielu trenerów personalnych, wielu dietetyków i naprawdę ja od zawsze się dobrze starałam, ja od zawsze się odżywiam zdrowo i tak śmiesznie, że tak pomiędzy byłam chora, tak? Czyli tu zdrowo, a gdzieś tam nie zawsze poszło, tak? Na tej zasadzie. I właśnie, co z tego, że ja miałam dietetyków, że ja się zdrowo odżywiałam, jak nagle przed stres
Boom. 2-3 razy w tygodniu, czasem codziennie, czasem co miesiąc, różnie, tak? Bo to nigdy nie było tak, że nagle jak ktoś ma bulimię, to 5 razy dziennie choruje. To tak nie wygląda. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam zmieniać własne myśli, ci dietetycy przestali być mi potrzebni. Sama zostałam dietetykiem. Kiedy zostałam dietetykiem, ja dalej miałam problem. To nie jest tak, że ja nie miałam, ale ja po prostu zostałam tym dietetykiem. Szukałam tej drogi, szukałam tego rozwiązania. To było 5 lat temu, tak jak mówię, że tak jak mnie zwolnili z restauracji, już chyba miałam dosyć, więc znaleźli sobie powód, dzięki, że tak się stało. No właśnie, może to było takie wszystko przeznaczenie. Wszystko działa na naszą korzyść zawsze, także dzięki temu, że straciłam pracę, poszłam dalej, stwierdziłam, że dobra, no to może coś dalej, to nagle zaczęłam zmieniać to myślenie. Wpadła mi w rękę książka Moc pozytywnego myślenia. Nie pamiętam jakiego autora. Ale to znana publikacja, prawda? Ale ta książka za chwilę, książka Sekret. I tak, że tak powiem, jak to się mówi, po nitce, po do kłębka. Do kłębka, tak dokładnie. Zmieńmy na chwilę temat, Julitko, właśnie a propos tego żywienia. Co jesz, czego nie jesz? Jakich rad byś udzieliła? Bo też myślę, że wielu naszych telewidzów oglądających Obiektywnie TV, no, wiedząc, że gościmy dietetyka mentalnego, to kilka takich porad chciałoby usłyszeć. No wiem, że tak, ty pijesz zdrową wodę, ja jak zawsze piję niezdrową kolę, prawda? Napiłam się wcześniej przed programem, żeby nie było, trzeba być, uczciwym do końca. Napiłam się Coca-Coli, żeby sobie trochę szybciej podnieść cukru, bo kawałek ja też dzisiaj sobie podnoszę, no ale co, generalnie kola nie za bardzo? To znaczy, może trochę zdziwię nie tylko ciebie, ale również publiczność. Naszych widzów, tak. Naszych widzów, dokładnie. Że można jeść wszystko, ale z umiarem. Jest tylu dietetyków i naprawdę jeśli chodzi jakby o patrzenie pod kątem tego, co o nas uczą, no to ja w ogóle nie idę tędy. Bo uważam, że można jeść naprawdę wszystko. Tyle, że w momencie, kiedy zmieniamy myślenie, bo to nawet tutaj ma gigantyczne znaczenie, kiedy my zaczynamy o sobie lepiej myśleć, kiedy my zaczynamy czuć miłość do siebie, to mam takie pytanie. Ale jeżeli naprawdę... Masz jakieś zwierzątko? No już nie mam, ale miałem pieski wiele lat. Kochałem bardzo. Tak. No i takie pytanie. Dałbyś temu pieskowi pizzę, kebaba, cukierki i tak codziennie? No codziennie na pewno nie. Na pewno by nie umarł, gdyby zjadł raz na jakiś czas, ale gdzieś tam dbamy, prawda? Tak, tak. Czy tak samo, jeżeli rodzi się dzieciątko, to tak dbamy, no tak. Ojeju, ziemniaczek. Też mu nie damy, prawda, fast foodów. Bo kochamy. Tak. To teraz tak. Pytanie, to co, nie kochamy siebie, że ładujemy w siebie te chipsy, tą kolę? No może kochamy jeść fast foody właśnie, może tu jest problem, tak? Że... Może właśnie, może jakby priorytetem są te fast foody, a nie my. No właśnie. A w momencie, kiedy zamienimy może priorytety... trzeba to przewartościować właśnie. Dlatego to jest też ważne, więc tak naprawdę możemy jeść wszystko. Jeżeli dobrze myślimy o sobie, to nie jest taki hop, to nie jest z dnia na dzień, to tak się tylko wydaje, ale w momencie, kiedy zaczniemy myśleć dobrze o sobie i pozytywnie, no to my z automatu zaczniemy odrzucać niektóre pokarmy, jakby przestaną nas smakować, bo ja nie jem mięsa od początku grudnia, a jadłam mięso. Bo to jest takie, im bardziej gdzieś tam ta miłość do siebie rośnie. No do zwierzątek przy okazji, wiele osób też właśnie nie je mięsa z to tych powodów. Ja nie jem mięsa, nie jem ryb, tak, no jem jajka, jestem wegetarianką, ale rzeczywiście coraz mniej jem różne rzeczy, coraz mniej jem pieczywa, chociaż lubię, tak, ale jem go coraz mniej. Nie dlatego, bo o Jezus, nie zjem pieczywa, bo przecież węglowodany rozłożą mi się dobrze i będą mi gnić. Nie. Ja po prostu jakby dobrze się czuję, kiedy jem warzywa, owoce. Bardzo dobrze się tak czuję. Warzywa, owoce, jakieś takie strączkowe rzeczy, czy kasza, jak najbardziej. Ale jeśli już tak bym miała dać takiego tipa, nie radę, bo jeżeli jacyś dietetycy by mnie oglądali, to by mogli się złapać za głowę i Boże, co nagada w ogóle, co nagada. Istnieje w dietetyce taki termin jak deficyt kaloryczny. Nie wiem, czy się spotkałeś. Nie. Deficyt kaloryczny, czyli na przykład ile spalamy kalorii w ciągu dnia i jeżeli na przykład spalamy, nie wiem, 2500 kalorii to w ciągu tyle dnia, możemy sobie to powiedzmy, żeby nie tak? tyć i nie chudnąć, to powinniśmy jeść tyle samo tych kalorii, tak? No ale wiadomo, no ja mam z racji i pasji i choroby wcześniejszej, ja te kalorie to mam jakby w jednym paluszku, tak? Ale już nie jem i nie patrzę na kalorie, jem po prostu intuicyjnie. Natomiast właśnie, jeżeli chcemy schudnąć zdrowo,
no to patrzymy, żeby jeść tych kalorii mniej niż spalamy. Dobre są te zegareczki, można sobie popatrzeć tak mniej więcej i tak dalej. Natomiast, no proste, im mniej przetworzonego jedzenia, tym lepiej. I tyle. No właśnie, Julitko, wspomniałaś o niełatwym swoim dzieciństwie. Dzisiaj sama jesteś mamą. Ten program będzie emitowany, tak się fajnie chyba składa, że w dzień mamy właśnie. Także już teraz zadamy najlepsze życzenia z okazji tego święta, też ci składamy. Jakie to uczucie być mamą i jakich błędów starasz się nie popełniać właśnie takich, których sama doświadczyłaś? Czy ci się to udaje, czy jednak człowiek powiela te pewne schematy? Najpiękniejsze uczucie, jakie może być chyba pod słońcem, bardzo ciężka praca. Bardzo ciężka praca i przez oczywiście te pierwsze lata jakby, kiedy, bo mam syna 11 i córkę będzie miała 7. Córka jest teraz u mojej mamy w Sosnowcu, także dopiero ją zobaczę za 1,5 miesiąca i już tęsknię, no ale... Pozdrawiamy rodzinkę całą. Tak. I ja do swoich dzieci, nawet kiedy się złoszczę, tak naprawdę, bo to nie dzieci mnie denerwują, to ja sama się denerwuję i pozwalam sobie na to, żeby łapać te emocje, prawda? Ja mówię do dzieci z szacunkiem. Ja mówię do nich z miłością. Moje dzieci nie traktują mnie jak mamę. I naprawdę jestem z tego dumna, bo moje dzieci traktują mnie jak przyjaciółkę. Czyli po partnersku bardzo. To są w dalszym ciągu ludzie, to są mniejsi ludzie, to są mega mądre istoty, one się uczą życia, oni nie są w niczym gorsi. Ja nie uważam, że powinno się mówić do dzieci, tak jak ja słyszałam, wiadomo, pewnie nie tylko ja, dzieci ryby głosu nie mają, to jest strach, to zakazane, to w ogóle nie powinno istnieć. Tak, to gdzieś pokutuje zawsze w Ja jestem za tym, że jeżeli jest impreza, nie absolutnie alkoholowa, ale taka normalna jakaś tam imprezka, to dzieci mają prawo być, to nie mogą się czuć gorsze, bo takie malutkie pierdółki, ale naprawdę potrafią tutaj zostać do końca życia i potem to dziecko będzie... No tak, czuje się gdzieś odizolowane, odrzucone, prawda? Tak. Będzie się czuło gorsze, więc tak, ja po prostu mówię do tych dzieci tak, jak chciałabym, żeby do mnie mówiono. Mówię do nich z szacunkiem. To jest bardzo ważne. Czyli kolejna porada, szanujmy dzieci, szanujmy siebie, prawda? To na koniec jeszcze szybko jeden temat zumba w twoim życiu, bo wiem, że to też twoja pasja. Prowadzisz takie zajęcia, tak? Jak to się zaczęło, że się zainteresowałaś? Ja w życiu nie potrafiłam tańczyć i zawsze koleżanki trochę się śmiały, wstydziły się brać mnie na imprezy. Dopiero jak urodziłam moją córkę, chciałam zrzucić te parę dziesiąt kilogramów, czyli 3 lata temu, to poszłam na zumbę i gdzieś tam miłość powstała do tej zumby. Ja wtedy byłam takich rozmiarów, tak, 20 kilo więcej niż teraz, ale jakoś tak mówię, ty, fajne to. I nie tylko zaczęłam chudnąć, ale jakoś zaczęło mi się podobać. I właśnie 3 lata temu zrobiłam sobie kurs na instruktora. Dzisiaj jestem instruktorem zumby na siłowni. I rozwijam się dodatkowo, zrobiłam teraz w niedzielę kolejny kurs, żeby być instruktorem też dla dzieci od 4 do 11, także tutaj od 4 do 11, od 4 do 11. No to super, czyli zapraszamy na twoje zajęcia zumby, tam przy okazji udzielisz pewnych porad afirmacyjnych, dietetycznych pewnie. Tak, zapraszam. Odsyłamy też na twój profil, tak, na Facebooku, bo ja też podejrzałem przed programem. A w ogóle jeszcze muszę wspomnieć, bo obiecaliśmy to, że cię tutaj wyszukaliśmy i zaprosiliśmy, to zasługa naszej wspólnej przyjaciółki Paulinki Wierzyckiej, którą pozdrawiamy oczywiście serdecznie. Bardzo mi się miło z tobą, Julitko, rozmawiać. Ale program ma, tak jak wspomniałem, ramy czasowe. Dziękujemy z Adamem Dziedzicem za udział w programie. Drobny prezent od Szarego, audiobook kolorowy dla ciebie i twoich dzieci z okazji Dnia Mamy i zbliżającego się Dnia Dziecka. Naszym gościem była Julita Ziółek. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki cyklu Ludzie, pasje, sukcesy w internetowej telewizji Obiektywnie TV. Dziękuję.